Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku 4 akordy darcie mordy, hit tego roku 2024. Dodaj smolasty, nim zajdzie słońce. Wy nie pozwólcie, żeby zaszło słońce na tym kanale i dajcie znać w komentarzu, jakiego hita mam wziąć na konsoletę następnym razem. Dzisiaj pokażę wam dwie wersje tego hitu. Pierwsza wersja będzie dla początkujących z podstawowymi akordami i z kapodastrem. Natomiast druga wersja będzie dla średnio zaawansowanych, bez kapodastra będziemy używać akordów barowych. Także zostańcie ze mną, ja już nie przedłużam i lecimy. Dodaj smolasty tak rozgrzewają, że aż trzeba było się rozebrać, bo to jest gorący numer tego roku. Hit 2024. Dobrze, także rozpocznijmy od podstawowej wersji. Bierzemy naszą gitarę, kapodaster zakładamy na szósty próg. Masz kapo? Nie? To kapo pięknie założony, także teraz zajmijmy się naszymi akordami. Mamy tutaj takie akordy jak F-dur, C-dur, G-dur i A-mol. Jeśli chodzi o F-dur, to zrobimy taką uproszczoną wersję akordu F. Proszę bardzo, on teraz będzie widniał tutaj. Jest to taka wariacja na temat akordu F. Różnie to figuruje. Może to być F łamane na C, F maj 7. Dajcie znać w komentarzu, jaki ostatecznie to jest akord. Ale brzmi fantastycznie. Także teraz robimy próbeczki naszych akordów. Proszę bardzo. F. C-dur. G-dur. I A-mol. To w ogóle brzmi jak takie wesołe ukulele. Jak chcesz mieć ukulele, załóż kapo na szóstym progu i sprawa załatwiona. Im kapodaster wyżej, tym też troszeczkę te struny bardziej brzęczą, jest tu mniej miejsca na paluchy, ale nie powinno to ogólnie stanowić jakiegoś tam problemu. Chyba że ktoś ma gigantyczne paluchy, to może być. Także te cztery akordy idą przez zwrotkę, przedrefren i refren, także nic więcej tutaj do nauki nie ma. Teraz zademonstruję wam, jak to wszystko powinno brzmieć. Zaczniemy od zwrotki. Wrotki. Tutaj warto zatrzymać się na akordzie G, bo tam smolasty mówi ała, coś tam i żeby tutaj zrobić pauzę. No i jedziemy dalej. Tutaj w tym przedrefreniku warto zwolnić, żeby troszeczkę te akordy wybrzmiały, żeby stał się taki klimacik, taki romantyzm nawet bym powiedział. Tutaj proszę bardzo. No i refren na pełnej. Tak brzmiała wersja podstawowa, teraz czas na wersję dla prosów. Będziemy używać tylko i wyłącznie akordów barowych. Chyba że jesteś początkujący i umiesz akordy barowe, to wtedy jesteś prosem. Nasz komplet akordów w tej wersji to Bsus 2, Fis dur, Cis sus 2, ale zaplątas i Dis. Disujesz mnie? Kto mnie disuje? Disujesz mnie? Sus 2. Zastosowałem tutaj taktykę grania sus, czyli po prostu odjąłem jeden palec. To jest taki właściwie protip, dzięki temu akordy lepiej się chwyta, nie trzeba się zastanawiać. To brzmi naprawdę jak nie wiadomo co, ale to jest prosta rzecz. Po prostu odejmujemy jeden paluszek i dzięki temu mamy tak jakby taki pełniejszy akord. Mi bardziej to leży, więc taką też taktykę obieram w tej lekcji. Jeśli chodzi o taktykę w tej wersji, jest ona taka sama jak w wersji podstawowej. Także proszę bardzo. Thank you.
Także dzięki wielkie za obejrzenie, mam nadzieję, że z moją pomocą bezproblemowo zagracie do Day Smolastego, nim zajdzie słońce. Nie pozwólcie, żeby słońce zaszło na tym kanale i zostawcie w komentarzu informację, jakiego hita mam wziąć na konsoletę w następnym odcinku. Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się, jak zagrać zagranicznego hita. To tyle na tą chwilę, dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się w następnym odcinku. 4 akordy, darcie mordy, do zobaczyska, elo!